Dzień dobry, Krzysztof Gasparski, ProCamp Polska. I Przemysław Kłaczek, firma Adobe. Już dobrze znany Przemek dzisiaj wyjaśni nam trochę o CA i DHA, który ze wszystkim miesza się, da, jak mówi nasze hasło reklamowe. Zatem jest to prawda, może od razu? Myślę, że gdyby to nie było prawdą, byśmy już o tym dzisiaj doskonale wiedzieli, o sadownicy czy warzywnicy używają ten produkt i by nam nie omieszkali o tym powiedzieć. Także mogę potwierdzić, że jeśli chodzi o mieszalność ze środkami ochrony roślin, czy też z innymi nawozami, jest jak najbardziej możliwa i wykonalna i stosowana wręcz. Czyli podtrzymujemy, że CA i DHA ze wszystkim mieszać się da. Oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby testować na siłę takich możliwości. Nawozy NPK generalnie z wapnowymi się nie mieszają, więc to, że potrafi to przejść, to nie znaczy, że nadużywajcie tego sposobu rozumowania. Ze środkami ochrony roślin, czyli z nawozami i innymi wapniowymi też by to przeszło, ale ze środkami ochrony roślin, czy to insektycydy, czy fungicydy przede wszystkim, jak najbardziej. W jakich uprawach możemy zastosować? Szerokie spektrum. Praktycznie nie ma uprawy, której nie stosujemy. Mogą być to i rośliny ozdobne, i warzywa, sady, jagodniki. Praktycznie wszystkie rośliny, które wymagają nawożenia wapniowego, dolistnego, polecamy tutaj stosowanie CA i DHA, halatu wapnia. Jak najbardziej. To, co wspomniałeś, właśnie chelatu wapnia, to, co jest krokiem do przodu, to niskie dawki, ale w postaci czystego chelatu wapnia CA i DHA dają duże możliwości. Natomiast tutaj warto chyba podkreślić, że nie każdy chelat jest tak bezpieczny jak CA i DHA. Tak jest. Mieliśmy sporo doświadczeń robionych też z innymi chelatami wapnia i generalnie możemy powiedzieć tak, że w przypadku tradycyjnych chelatów typu EDTA niestety dochodziło do fitotoksyczności na liściu, na owocach, także to rozwiązanie nie polecamy absolutnie. W przypadku IDH mamy ten progres, że nie dochodzi do fitotoksyczności, jest bardzo dobre pobieranie zarówno poprzez pędy, liście czy też owoce i generalnie rzecz biorąc w przypadku innych chelatów, jeszcze tylko wrócę do tego, nawet niskie dawki powodowały tą fitotoksyczność, czyli tak jak my polecamy na przykład dawkowanie kilogram do dwóch, uśredniając bardzo mocno CA i DHA, nie występuje fitotoksyczność, nawet przy zastosowaniu 5 kg też ona nie wystąpi. Tak w przypadku EDTA tradycyjnego już 1 kg wywołał fitotoksyczność. Także... Czyli był skuteczny. No, jako herbicyd, tak. Jako herbicyd, tak. Czyli zwróćcie Państwo uwagę na to, co Przemek właśnie powiedział. Helat helatowi nierówny. Ja próbowałem w doświadczeniach wdrożeniowych, zanim zaczęliśmy istnieć z tym helatem, poparzyć odmiany jabłoni. Akurat był szampion w okresie przedzbiorczym. Żadna dawka tego nie dała rady tego zrobić, czyli jest to naprawdę bezpieczny. Natomiast, jak już mówimy o mieszaninach, bezpieczeństwie, odstępy między zabiegami. W przypadku chelatu wapnia praktycznie rzecz biorąc odstępy mogą być kilkudniowe lub kilkunastodniowe. To zależy jak mamy możliwość stosowania innych zabiegów, bo takim, że tak powiem, dużą wartością dodaną tego produktu jest to, że możemy stosować, tak mówić na początku, ze środkami ochrony roślin, czyli nie ma potrzeby robienia odrębnego zabiegu nawozem wapniowym i tak jak stosujemy środki, możemy po prostu dokładać też helat wapnia do tego, więc tak jak Państwo potrzebujecie. Kilka, trzy dni, może to być tydzień, mogą to być dwa tygodnie odstępu. Nie ma to większego znaczenia, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo stosowania. No, to potwierdziłeś tylko to, co myślałem i to, co sprawdzałem. Czyli jeżeli ja byłem w stanie wykonać kilkukrotną dawkę w jednym zabiegu, to tym bardziej oddalone od siebie o 3 dni czy 5 dni mniejsze dawka nie są w stanie zaszkodzić, czyli tak. Możemy nadrobić, jeżeli nas pogoda nie puściła wcześniej, możemy nadrobić częstotliwością ewentualnie przegapione wcześniej zabiegi. Tak, z tym, że nie codziennie. Pytanie, nie codziennie. Nie stać nas na codzienne zabiegi, tu mówimy o naszym czasie, o paliwie, o przejazdach i o wielu, wielu, natomiast tutaj mamy ten argument, że możemy mieszać ze wszystkim praktycznie innym, więc łatwo nam to. I wracając do znowu pytania typu brudzi czy nie brudzi, mamy warzywa, które nie chcą mieć zacieków, mówimy o owocach, na których zacieki są niepożądane, tutaj głównie czereśnia. Znaczy to pytanie często wraca i to tu pytasz o uprawy sadownicze, ja też spotkałem się z pytaniami odnośnie na przykład uprawy sałaty na rynek świeży, gdzie
nie może taki parametr wystąpić. Także w przypadku stosowania chelatu wapnia nie występuje w ogóle zjawisko brudzenia. Mamy, tak powiem, też mnóstwo zdjęć wykonanych w tym zakresie, także możecie sobie Państwo przekonać się naocznie, że coś takiego nie występuje. A dzieje się to dlatego, że wapń jest schelatowany w 100%. Nie ma wolnych jonów wapnia, które weszłyby w reakcję z, no chociażby z innymi jonami, które są w wodzie zawarte, czyli z węglanami, bo to one głównie przyczyniają się do brudzenia. Można powiedzieć tak kolokwialnie, że węglan wapnia powoduje nam taki szary nalot, szare pozostałości na owocu czy na liściach. W przypadku helatu wapnia jest to technicznie praktycznie niemożliwe, żeby ten nalot wystąpił. Czyli jeżeli coś pobrudzi z takiej mieszaniny, to będzie to środek ochrony roślin albo woda ze stawu, a nie helat CA i DHA. Tak, lub jakiś inny nawóz wapniowy, który może wykazywać takie właściwości. Czyli tak, jeżeli CA i DHA pomieszamy z innym brudzącym nawozem wapniowym, to albo osad będzie. Naprzemiennie. Okay. Zastosowanie dolistnie, doowocowo, fertygacyjnie też? Gdyby się bardzo uprzeć, można też fertygacyjnie zastosować, chociaż my głównie polecamy to jako nawóz dolistny, bo tutaj ma najwięcej korzyści, z których możemy, że tak powiem, być zadowoleni. Jeżeli mówimy o fertygacji, były takie doświadczenia też prowadzone. Produkt jest stabilny w układach fertygacyjnych, także możemy podać go doglebowo, z tym, że no, trzeba sobie zdawać sprawę, że można mieć inne rozwiązania w tej materii. Chociażby produkt CAPASP, który dużo lepiej się sprawdzi w tej roli niż czysty helat wapnia, który mówię, ma duże predyspozycje do stosowania dolistnego. W zasadzie to helat i to helat, czyli PASP CA do fertygacji, CA i DHA do oprysków. Mam jeszcze takie pytanie. Na koniec rozmawialiśmy o mieszaninach, że łatwo się miesza, ale chciałbym to połączyć z dawkowaniem, czyli dawki stosujemy stosunkowo niewielkie, kilo, dwa, w sadownictwie do półtora powiedzmy, ale kilo, dwa to są najczęstsze przedziały. A jak to jest z mieszaninami, ze środkami z ochrony roślin? Tu musimy pamiętać o jednej rzeczy, że helat wapnia podany solo, to są 2 kg, jest, że tak powiem, pełna stabilność w roztworze. Jeżeli stosujemy mieszaniny, czy ze środkami ochrony roślin, czy z nawozami NPK, które mają też helaty w swoim składzie, dawkę należy obniżyć, ponieważ przy 2 kg możemy już zaobserwować lekkie wytrącanie się substancji aktywnej, czy też jakiegoś innego składnika, który, no, zjawisko jest to niepożądane. Czyli tutaj stosujemy w przypadku mieszanin do 1,5 kg, jeżeli idzie solo, do 2 kg spokojnie. Na jeden zabieg. Czyli zabiegi solo, nawet gdybyśmy dawkowali, nie są w stanie wytrącić nawozu i nie. Działa to bardzo dobrze. W mieszaninach pilnujemy, żeby nie przekraczać tej dawki 1,5 kg na hektar. Tak jest. No, jeżeli mówimy o sadach, bo w warzywach te dawki są odpowiednio trochę niższe. Jeszcze nasunęło mi się dzisiejsze pytanie, które zadał mi jeden z kolegów w Prokamie, odnośnie co z mieszaninami, na przykład z węglanem potasu, który w tym roku z racji pewnych oszczędności na środkach ochrony roślin niektórzy chcą wykorzystywać do ograniczenia presji chorób. No tutaj mamy mały konflikt, bym powiedział, ponieważ helat wapnia ma stabilność pH do około 7. Jeżeli mówimy tu o węglanie potasu, no to pH mamy w granicach 11, plus minus. Jeżeli zrobimy z tego mieszaninę zbiornikową, no to niestety helat nie wytrzyma takiego wysokiego pH. Dojdzie do rozhalatowania, czyli stracimy wapń, tak krótko mówiąc, z tej mieszaniny. Jeżeli byśmy z kolei próbowali jakiś metod, żeby to pH obniżać, no to węglan wapnia nam straci efektywności. Tak. Więc tak naprawdę nie polecamy takiego łącznego stosowania, chyba że ktoś ma naprawdę dobre doświadczenia i umie to jakoś. Czyli nie łączymy węglanów z CA i DHA. Nie łączmy takiego wysokiego pH, bo stracimy ten cały argument. Cały pozytyw tego CA. Ale wspomniałeś, że stabilność jest w granicach powiedzmy 7. Natomiast co z osobami, które mają bardzo twardą wodę, między 7,5 nawet do 8, wytrzymuje? Czy powinniśmy to przygotować, tą wodę jakoś? No, twardość wody to jest jeszcze inny element, jak gdyby, bo tu możemy tą wodę tak zwanie zmiękczać, ale jej pH w granicach 7-7,5 nie wpływa na nawóz, gdyż stosowanie go, dodawanie po prostu obniża pH cieczy roboczej do tam powiedzmy 7, nawet 6,5, czasami 6,8. Jest to przedział bezpieczny dla helatu wapnia. Nawet jeżeli ten czas pomiędzy obniżeniem pH
jest tam kilkunastu, kilkudziesięciominutowy, nie ma to żadnego wpływu na stan. Czyli jeszcze raz, czyli to, co wspomniałeś, że pH 7 roztworu jest stabilne, to nie boimy się tego, że mamy bardziej twardą wodę, czy o wyższym pH, bo sam chelat wapnia spowoduje zredukowanie. Kondycjonuje w pewnym sensie tę wodę do parametrów bezpiecznych dla roślin, no bo rośliny też nie zawsze tolerują tak wysokie pH czy robocze przystosowanie. No tego się wiele osób obawia, że stosując nawozy wapniowe jeszcze bardziej podniosą pH, a tutaj okazuje się, że nie ma tego zjawiska. Że nie ma tego zjawiska, poniekąd nam obniży lekko to pH, poprawiając mieszaniny także ze środkami ochrony roślin. Tak jest. Ja nie mam więcej pytań. Dziękuję w takim razie. Dziękujemy.